Atmosferę lokalnego święta czuć było już kilka kilometrów od miejsca wydarzenia. Do przyłęku ściągnęły tłumy gości, nie tylko z samej gminy i regionu, ale również województwa lubelskiego czy świętokrzyskiego. Święto truskawki to nazwa nieprzypadkowa. Rok temu truskawka została wpisana na listę produktów tradycyjnych. No i tak pomyśleliśmy, że dobrze byłoby uhonorować tą naszą truskawkę, której tutaj bardzo dużo produkujemy. Jak dodał Wolszczak, zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Najwięcej osób gromadziło się pod sceną, gdzie przed publicznością wystąpiła grupa artystów. Zespół Playboys, Kama Sutra oraz Gwiazda Wieczoru Zenon Martyniuk. To pierwszy taki koncert w tym roku i chyba po dłuższym czasie plenerowy w okolicach Zwolenia, Radomia, a więc naszej rodzimej miejscowości. Publiczność jak zwykle przyjęła nas naprawdę bardzo dobrze, bardzo rodzinnie. Atmosfera była naprawdę wyjątkowa. Graliśmy ponad godzinę 10 minut. Bisowaliśmy, a więc to tylko pokazuje, że Playboysi jeszcze miło są przyjmowani w Radomiu i w okolicach Radomia, a to nas bardzo cieszy. Kochani, było wspaniale, jak zwykle ja nie mam słów, jeżeli chodzi o mazowieckie, to jest najlepsze województwo, dobrze mówię, wszystko jest okej, bo ja wiecie, zdążę się pomylić, ale jeżeli chodzi w ogóle tutaj o okolice, ja uwielbiam to miejsce, dlatego że to jest zawsze wspaniale energetycznie i myślę, że to są takie miejsca, gdzie dla nas artystów są one niezapomniane i właśnie dziękuję takiej wspaniałej publiczności za to, że dzisiaj tak dzielnie przetrwała, wytrwała i tak pięknie śpiewała nasze utwory. Nie zabrakło również występów dzieci i młodzieży z terenu gminy Przyłęk. Były także konkursy artystyczne oraz show dla dzieci Robotrons.